1 października Międzynarodowy Dzień Muzyki i Święto Muzyki w Kąśnej Dolnej, Jazz w Stodole. Wystąpi Krzysztof Herdzin, wybitny pianista, aranżer, kompozytor i jego trio z promocją najnowszej swojej płyty. Jest mi bardzo miło zaprosić Państwa na koncert mój i mojego trio, gdzie oprócz mnie grają moi wspaniali przyjaciele, najlepsi z najlepszych, Robert Kubiszyn na kontrabasie, gitarze basowej oraz Cezary Konrad na perkusji. Jest to koncert promujący moją najnowszą płytę zatytułowaną Capacity. Jest to już moja 10. autorska płyta, więc jest to mój skromny, mały jubileusz. Oprócz muzyki czeka nas również bardzo ciekawa i atrakcyjna warstwa wizualna, ponieważ koncertowi będzie towarzyszyć pokaz świateł specjalnie reżyserowanych pod muzykę, coś w rodzaju spektaklu światło i dźwięk. Myślę, że emocje i dobre wibracje gwarantowane. Serdecznie zapraszam, godzina 20.30, 1 października, Kąśna Dolna. Zapraszamy bardzo serdecznie, gratulując jubileuszu. Dziękuję bardzo. Pianista, kompozytor, aranżer i myślę, że można powiedzieć multiinstrumentalista. I tutaj chciałabym, Krzysiu, o to właśnie Cię zapytać, bo przecież nie grasz tylko na fortepianie, prawda? Tak się złożyło, że jestem taki dosyć wszędobylski, jeżeli chodzi o moje zainteresowania. Rzeczywiście jestem wyuczony jako pianista klasyczny, natomiast od wielu, wielu lat głównie działam jako pianista jazzowy. Więc klasyka nie pozostaje w głównej sferze moich działań. Ale poza tym od zawsze interesowałem się innymi instrumentami. Już w czasach studenckich grałem na perkusji. Zresztą nie ukryłem, że wtedy w tamtych czasach dorabiałem sobie jako perkusista w zespole na zabawach i wtedy do stypendium naukowego. To był koniec lat 80. Dorabiałem bardzo dobre pieniądze. No i jakoś pozostały mi te inklinacje i do dzisiaj rzeczywiście w wolnych chwilach, a tych chwil nie ma zbyt dużo, oczywiście, co jest dobrą rzeczą i troszeczkę męczącą. Przy okazjach moich podróży po świecie przywożę sobie różne ciekawe instrumenty, głównie dęte, bo to jest taka główna sfera moich fascynacji. Czyli jednak nie perkusja. Perkusja też, na perkusji gram, natomiast na perkusji w domu nie posiadam, bo nie mam takich warunków lokalowych, jak zresztą fortepianu też nie mam niestety. Ale mam mnóstwo fletów, mam flety bambusowe z Chin, mam duduk armeński, prawdziwy piękny instrument, który ma tak piękny, płaczliwy dźwięk. Pewnie kojarzysz, jego brzmienie z filmu Gladiator. Bardzo często w soundtracku zresztą się to pojawiało. Mam saksofon tenorowy, mam klarnet basowy. Ale mam rozumiem, że poprzeczne Yamahy. Oprócz posiadania również. No, oczywiście gram. Gram, ćwiczę, zapalczywie ćwiczę. Oczywiście zabrałem się za to wszystko o 20 lat za późno, ale mam determinację. Już kilkakrotnie udawało mi się występować, grać na tych instrumentach publicznie. Nagrywałem na kilku płytach różne partie. Daleko mi do wirtuoza, ale na tyle, na ile już osiągnąłem jakiś profesjonalny poziom gry. Przede wszystkim chodzi o dźwięk, o czystość, o intonację, o precyzję. Pozwalam sobie na spełnianie moich marzeń i jakieś proste rzeczy na płytach, które sam aranżuję lub produkuję, to gram. Jesteś, jak już wspomniałeś, wykształconym pianistą klasycznym. Grasz jazz, aranżujesz, prowadzisz orkiestry, dyrygujesz. Troszkę więcej niż rok temu nagrałeś płytę symfoniczną z muzyką jak najbardziej klasyczną, swoją. Dziś mamy promocję Twojej ostatniej płyty z muzyką jazzową. Czy jesteś w stanie nam jakby doprecyzować albo dookreślić, czy w ogóle można coś takiego określić, która
Jaki rodzaj muzyki jest najbardziej bliski Twemu sercu? W jakim najchętniej się spełniasz? Czy w ogóle można mówić o czymś takim? Czy to pytanie? No niestety nie ułatwię Ci. To jest pytanie retoryczne, absolutnie. Ja sam się nad tym zastanawiam wielokrotnie. Ktoś, jakiś dziennikarz określił kiedyś dosyć lapidarnie to, że jestem maszynką do robienia muzyki. To brzmi troszkę dwuznacznie, bo troszkę w tym pejoratywnego odcienia. Natomiast rzeczywiście no, ja zawsze miałem takie marzenie i tak jakoś wymyśliłem sobie siebie w momencie, kiedy zacząłem świadomie działać. I mniej więcej to było pod koniec szkoły średniej, na początku studiów. Chciałem być wszechstronny, zawsze o tym marzyłem, miałem swoich idoli, jak Leonard Bernstein, jak Michel Legrand, jak Quincy Jones, a więc wybitni instrumentaliści, kompozytorzy, aranżerzy, jazzmeni, którzy nie zamykają się w jednym tylko stylu muzycznym, ale są otwarci na bardzo wiele szerokich idiomów i gatunków. Najbardziej wartościowa muzyka to ta, której ludzie chcą słuchać, a muzycy chcą grać. Uważam, że jest to kwintesencja tego dla mnie. Czy to jest twoje motto? Tak, czym chciałbym się zajmować, bo rzeczywiście, abstrahując oczywiście od tego, żeby nie iść za mocno w przypodobanie się gustom publiczności, bo to doprowadza do ślepej uliczki i wtedy można łatwo wpaść w kicz i w taką muzykę pustą i efekciarską. Ale bardzo często mamy do czynienia, zwłaszcza w muzyce współczesnej, z taką muzyką, która nie dostarcza radości ani grającym, ani słuchaczom, bo jest ciężkostrawna i tylko kompozytor ma z tego satysfakcję. Moim zdaniem, przynajmniej to, co ja robię jako kompozytor, to chcę ludziom dostarczać jak najwięcej radości albo smutku, w każdym razie emocji, wzruszeń, tak, bo muzyka dla mnie powinna być czymś, co uszlachetnia ludzi, co powoduje, że przez chwilę zapominamy o świecie, o realnym tym, co nas otacza na co dzień, pozwala nam przez chwilę się zadumać, tak jak wspomniałaś, na chwilkę zasmucić, uradować, pomyśleć, ale przede wszystkim powinna nam dostarczać emocji. Myślę, że chyba tym właśnie udowodniłeś, że masz wielką wrażliwość i że wszystko to, co robisz, jest służbą sztuce. Bezwzględnie. Mocno powiedziane, służbą sztuce. Służbą sztuce. Tak. Drodzy Państwo, i myślę, że tym akcentem pożegnamy się z Krzysztofem Hrdzinem, życząc mu jak najwięcej siły, aby potrafił ciągle do końca w przeróżnych dziedzinach, ale jednak służyć sztuce i muzyce. Bardzo jest mi to potrzebne. Dziękuję bardzo.